Pan Piecach, ze z tego, że jest 330. rocznica Odsieczy Wiedeńskiej. Dlaczego akurat właśnie do Kielc pan tego oddział? Dlatego, że tutejszy oddział, pan Dawid Kielicki, właśnie zorganizował takie uroczystości, będzie organizował również, więc przyjechałem do Kielc, bo tutejszy oddział jestem zainteresowany. Mhm. A proszę, przepraszam, proszę powiedzieć, o czym będzie pan dzisiaj rozmawiał, bo no, rozumiem, że tutaj czeka pan też przechodniów, tak, na Kielczan, żeby z nim porozmawiać. Chodzę, jak coś podejdą, to na temat ich interesuje, natomiast ja na spotkaniu, znaczy mamy takie dwa tematy, które interesują partię, to jest kwestia teczki Holohera, prawda, czyli dowodu na to, że pan Józwiak nam zorganizował podłużenie 1000 fałszywych podpisów w Rybniku. Mało co nas nie zarejestrowano w związku z tym. Co więcej, liczył na to, że to wykryją i będzie afera tutaj poważna. Więc to jest nie tylko fałszowanie wyborów, ale również jest to przestępstwo przeciwko mnie osobiście i całej partii. Także to jest czym bardzo poważnie kryminalnie. Natomiast druga sprawa, o której chciałem mówić, to jest kwestia OFE. Chciałem przypomnieć, że kilkanaście lat temu robiono OFE i twórcy tego systemu dostali nawet nagrody państwowe, dość wysokie, za zrobienie OFE. Teraz ja mam pytanie, czy OFE to dobry pomysł, czy zły? Jeżeli dobry, to dlaczego się demontuje i ci, którzy demontują, powinni pójść pod sąd? Jeżeli zły, to trzeba odebrać nagrody tym, którzy je dostali i oni powinni pójść pod sąd. Chciałbym, żeby władze się wypowiedziały, czy OFE to był dobry pomysł, czy był zły pomysł. I my nie zabieramy głosu, na razie niech władze odpowiedzą, a potem ustosunkujemy się do tego, co podjął władze. I rozumiem, że te dwa zagadnienia będą dzisiaj poruszane na spotkaniu. Oczywiście tak. Zakup innych zajęć, będziemy mówili o Unii Europejskiej, o jej nieuniknionym rozpadzie i dlaczego, prawda, takie rzeczy. Jasne, a czy dzisiaj zaskoczyło coś pana, na coś pan zwrócił uwagę? No, chociaż wiem, że to pytanie może jest trochę jakby na wyraz, bo nie jest pan już tutaj od Nie, jestem sobie dopiero od kilkunastu minut tutaj, więc na razie nic mi nie zaskoczyło, poza tym, że ulice są porozkopywane wszędzie. Aha. Nigdzie dojechać nie można. Aha. Na razie dostałem tylko jeden mandat za 50 zł. Za co? A za zaparkowanie. Wydawało mi się, że parkuję na normalnym parkingu, ale okazało się, że i tak powinien zapłacić jakieś pieniądze, co powiedziałem. Taka przykra niespodzianka, ale chyba nie przykra. Ale chyba nie wpłynie tutaj na jakby... Nie, przywykłem do tego. W innych miastach też. Mandaty ma wliczone w ceny biletu już. Aha, no to dobrze. No dziękuję. Dziękuję, kłaniam się. Ja mówię krótko. Proszę państwa, bitwa pod Wiedniem należy do bitew zwycięskich. Nie w sensie polega na tym, że Polacy są nauczeni czcić ludzi poległych w bitwach przegranych. My uważamy, że Polska zasługuje na to, żeby czcić tych, którzy wygrali bitwę. Jest pewne nieszczęście, bo jak ludzie polegli, to wszyscy leżą na jednym cmentarzu. A jak zwyciężyli, to wtedy każdy umiera w swoim domu i nie ma jak przyjść na cmentarz i złożyć tam kwiatów. Otóż do tego celu są pomniki, które upamiętniają te wydarzenia i Kongres Nowej Prawicy będzie nieustannie przypominał o najchwalebniejszych kartach historii Polski. Dziękuję za uwagę.